Irańska żeńska drużyna piłki nożnej nie do końca żeńska. Okazuje się, że podczas meczów żeńskiej reprezentacji Iranu w piłce nożnej na boisku znajduje się więcej piłek, niż nam się wydaje. Drużyna została oskarżona o używanie zawodniczek, które nie do końca są kobietami. Według stacji Al Arabiya aż 8 zawodniczek, a może powinienem powiedzieć zawodników, nie przeszło jeszcze operacji zmiany płci. Komitet Olimpijski pozwala transseksualistom brać udział w zawodach sportowych pod warunkiem, że przeszli oni 2-letnią terapię hormonalną i są legalnie uznani za przedstawiciela danej płci. Aż trudno uwierzyć, że operacje zmiany płci są w Iranie legalne. To zaskakujące, bo Iran to kraj, gdzie istnieje segregacja płciowa, a za homoseksualizm grozi kara śmierci. Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy żeńska reprezentacja Iranu przyniosła na boisko niechciane bakłażany. Skoro Iran nie potrafi grać fair na boisku, ciekawe, co dzieje się za nim.